To był wyczyn, który trudno będzie pobić, bo czym można przejechać na rowerze 836 km w 50 godzin? Można. Udowodnił to łodzianin Bartek Pierzyński. Ruszył z Zakopanego, by dotrzeć na metę na Helu. A wszystko to dla chorych dzieci, z którymi bardzo się zaprzyjaźnił i bardzo chciał im pomóc. I udało się. Bartek! Trzymamy kciuki! 4, 3, 2, 1. Jeśli chodzi o samą jazdę na rowerze, to w tygodniu spędzałem około 10-12 godzin pedałując. Na rower najczęściej wychodziłem około 5-6 rano ze względów rodzinnych, żeby nie zaburzać tego życia rodzinnego. Wracałem, budziłem rodzinkę, robiłem śniadanie i życie dalej toczyło się do przodu. Oprócz tego siłownia raz w tygodniu, żeby wzmocnić plecy. Codziennie rozciąganie, codziennie praktycznie masaże. Było tego naprawdę sporo. Kiedy siedziałem sam w pokoju, szykowałem się do tego startu, dosłownie pękłem. Położyłem się na podłodze i się rozpłakałem. Ponad rok przygotowań, tyle rzeczy, które się działy wokół, nie wytrzymałem. Po prostu te emocje musiały ze mnie zejść. Także na starcie miałem już na szczęście ten spokój ducha. Mogłem się skupić tylko na tym, żeby ruszyć i robić to, na co czekałem. Pierwszy taki prawdziwy kryzys pojawił się drugiej nocy, kiedy podjęliśmy decyzję, że nie ma czasu na sen. Kiedy wiatr zaczął mocniej wiać w twarz, kiedy zaczynało brakować energii do tego, żeby jechać dalej. Koledzy z ekipy technicznej naprawdę musieli dużo energii włożyć w to, żeby mnie dodatkowo zmotywować, żebym mógł jechać dalej. Pokazywali mi co chwilę filmiki nagrywane przez dzieci z Fundacji Dom w Łodzi. Przesyłali pozdrowienia od znajomych z Łodzi. No, niesamowita energia, która się przelewała tak za ich pośrednictwem w moim kierunku, pozwalała na to, żeby przez 26 godzin jechać praktycznie non-stop na tym rowerze. Niejednokrotnie pojawiała się myśl, może staniesz, może odpoczniesz, może to jest ta chwila, kiedy powinieneś pójść spać. Wytłumaczyć sobie, że wcale tak nie jest, że to jest najgorsze, co można w tej chwili zrobić, no było bardzo trudne. A praktycznie te myśli pojawiały się co 5-10 minut, przez wiele, wiele godzin. No, trzeba było naprawdę dużego hartu ducha, żeby się udało. Sensem największym zawsze jest pomaganie, po prostu. Ciężko jest wytłumaczyć, czemu to robiłem. Dużo osób zadawało mi pytanie, po co ta akcja, czemu wpadłem na taki pomysł. W pewnym momencie byłem już tak zmęczony tymi pytaniami, że odpowiadałem, wiecie, to tylko po to, żeby żona mnie puszczała na rower. Musiałem coś wymyślić, już naprawdę nie miałem ochoty tłumaczyć ludziom, czemu się pomaga. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to i tak tego nie pojmie. Trochę nie lubię, jak mówią o mnie, że jestem bohaterem, bo nie lubię tego słowa. Wolę pozostać tym skromnym Bartkiem. No, mam świadomość tego, że zrobiłem coś naprawdę dobrego dla tych dzieci, że dużo osób zainspirowałem, natomiast nie wiem, to miano bohatera jakoś mi nie pasuje. No, ale tak, jestem dumny z siebie, jestem dumny z tego, że udało mi się dokonać tego przejazdu. Chociaż bardziej jestem dumny z tego, co działo się wokół, a nie z samych tych kilometrów. Oprócz tego, że dostaliśmy od Bartka niesamowitą dawkę świetnej, pozytywnej energii, to też no, dał nam ogromne wsparcie finansowe, bo dzięki jego akcji dzieciaki będą mogły wyjechać na 2 tygodnie na zimowe ferie. A to, że Bartek znalazł sponsorów, dzięki jego akcji dużo osób o nas się dowiedziało, o naszych potrzebach. Też była licytacja, Bartek oddał na aukcję swój rower i kask z autografem Rafała Majki, bidon ze swoim autografem z rysunkami dziewczynek. I jeszcze koszulkę. No, to dało w sumie około 21 tysięcy. Także no, jest to kwota, która pozwoli nam tą całą naszą rodzinę fundacyjną zabrać na zimowiska. Także bardzo się cieszymy. I co? I chcemy powiedzieć, że dziękujemy, prawda? Dziękujemy!
Dzięki poświęceniu Bartka niepełnosprawne dzieci będą mogły pojechać na obozy rehabilitacyjne w trakcie ferii zimowych. Bartek nie czuje się bohaterem, ale niewątpliwie nim jest. I co więcej, jego wyczyn już teraz inspiruje wielu ludzi do bezinteresownego niesienia pomocy innym. I to jest jeszcze jeden powód, dla którego warto było coś takiego zrobić.